Opole to festiwal polskiej piosenki. Natomiast powiat opolski to festiwal wszystkiego, co człowiek może sobie wyobrazić. No może prawie wszystkiego, nie ma tu morza i gór, ale poza tym każdy znajdzie tu dla siebie rzeczy na tyle interesujące, że będzie chciał wrócić. Zamki, pałace, lasy, bory, jeziora, stawy, rzeki, fascynujące wykopaliska i drewniane kościółki. Ślady historii wielu narodów. Czechów, Morawian, Austriaków, Niemców, Żydów i Kresowian, których sporo po II wojnie światowej tu się osiedliło. Prawdziwy tygiel obyczajów, światopoglądów i tradycji. Powiat opolski to 13 gmin i 3 miasta. Między innymi dzięki autostradzie, która przez powiat przebiega, miejscowości są bardzo dobrze skomunikowane. Także pozostała sieć dróg wyróżnia się funkcjonalnością i dobrą jakością. To ważne dla mieszkańców, ale także dla odwiedzających powiat opolski gości. Naszą wędrówkę rozpoczynamy od Niemodlina, od niemodlińskiego zamku, bo to jeden z odradzających się obiektów. Wybudowany w 1313 roku przez księcia z linii Piastów Bolesława Niemodlińskiego, zamek wzbudza niekłamany zachwyt. Wielokrotnie przebudowywany, dzisiejszy kształt zawdzięcza rodzinie von Promnitz. Przez lata zaniedbany, dziś z każdym tygodniem większą jego część udostępnia się zwiedzającym. Zamków w powiecie jest kilkanaście. Ten z najbogatszą historią mieści się w Pruszkowie. W pierwszej połowie XIX wieku powstały tu Królewski Instytut Pomologiczny i Królewska Akademia Rolnicza, która stała się zalążkiem Akademii Berlińskiej. Tam bowiem ją później przeniesiono. Tradycja nauk rolniczych pozostała w Pruszkowie do dzisiaj. W XIX wieku uczyli się tutaj młodzi rolnicy z całej Europy, a wykładały największe sławy. Zniszczoną przez lata pruszkowską pomologię przejął Uniwersytet Opolski i zamierza odbudować jej dawną świetność. Także Uniwersytet Opolski zawiaduje neorenesansowym zamkiem w Dąbrowie. Jego charakterystyczną cechą są stanowiące niezwykłą rzadkość kręcone kominy. Miłośnicy tego rodzaju architektury sporo będą mieli w powiecie opolskim do oglądania. Pałace i zamki w Naroku, Karłowicach, Tułowicach, Turawie i Zimnicach Małych, przeważnie otoczone wspaniałymi parkami ze sprowadzanymi niemal z całego świata drzewami i krzewami. Gdzie zamek, tam i kościół, a tu rozmaitość ogromna. Drewniane świątynie w Bierdzanach, Kolanowicach, Popielowie, Radomierowicach, Zakrzowie Turawskim. W Czarnowąsach, doszczętnie spalony w 2005 i odbudowany pod czujnym okiem konserwatorów w 2 lata później, i w Dobrzeniu Wielkim. Drewniane kościoły, do których pielgrzymują ludzie od kilkuset lat po dzień dzisiejszy, są świadectwem niezwykłej umiejętności ich konstruktorów i myśli technicznej. Po prostu są piękne. Do tego 18 kościołów murowanych, powstałych od początku XV do lat 30. XX wieku. Na uwagę zasługuje tu późnoklasycystyczny kościół ewangelicki z 1819 roku, zbudowany według projektu Karola Fryderyka Schinkla, autora wielu monumentalnych budowli Berlina. Pruszków, Niemodlin i Ozimek, trzy miasta, których początki sięgają niewątpliwie średniowiecza, a między nimi piękne, zasobne i zadbane gminy, opowieści o urodzie opolskich wsi nie są wcale przesadzone. Ich mieszkańcom udało się stworzyć niepowtarzalne społeczności, złożone zarówno z autochtonów, Ślązaków, mniejszości niemieckiej i ludności napływowej z Polski centralnej i Kresów Wschodnich. Żyją zgodnie obok siebie i razem te wsie budują. Każda wieś w powiecie opolskim, a większość z nich liczy sobie 700-800 lat, wraz ze swoją historią zasługuje na osobną opowieść, na osobny film. O historii zatem będziemy tu ze względu na ograniczenia czasowe wspominać sporadycznie, ale odwiedzający powiat opolski na pewno usłyszą od miejscowych szereg podań i legend, bo one żyją wśród nich. Opowiedzą o każdej kapliczce, o każdym starym drzewie, o każdym duchu i zaczarowanym kamieniu. Ale powiat opolski to nie tylko wsie i rolnictwo. W Pruszkowie, obok zamku, znajduje się księgozbiór pierwszej w Europie Królewskiej Akademii Rolniczej, założonej w 1847 roku przez króla pruskiego Fryderyka Wielkiego.
W Zagwiździu Fryderyk II w związku z uprzemysłowieniem rejonu opolskiego wybudował w 1754 roku hutę żelaza. Do dziś można obejrzeć wówczas zbudowaną odlewnię. W Biadaczu w gimnazjum znajdziemy małe muzeum etnograficzne. W Tułowicach w 1813 roku założono fabrykę porcelany. Jej wyroby z okresu przedwojennego, a także współczesne, cieszą się wielkim zainteresowaniem na całym świecie, a poszczególne sztuki wyrobów osiągają na aukcjach w Stanach Zjednoczonych rekordowo wysokie ceny. Z kolei w Karłowicach znajduje się dom, w którym mieszkał ksiądz Jan Dzierżon, badacz pszczół, ojciec i reformator nowoczesnego pszczelarstwa. W Niemodlinie znajdziemy ratusz, wybudowany w XIX wieku, który pełni dzisiaj funkcję budynku mieszkalnego. Warto również zwrócić uwagę na mury miejskie z XV wieku. Do dziś przetrwał odcinek murów od strony południowej. Zachowały się także pozostałości ganków strażniczych. W rynku należy zwrócić uwagę na budynek numer 1, utrzymany w stylu barokowym. Dalej domy XIX-wieczne, które otaczają nietypowe dla śląskiej architektury centrum miasta. Pruszków oprócz fajansu, zamku, pomologii i Akademii Rolniczej słynie także z tego, że tutaj właśnie odnotowano najwyższą temperaturę na dzisiejszych ziemiach polskich. Termometr 29 lipca 1921 roku na niemieckiej wówczas stacji meteorologicznej pokazał plus 40,2 stopnia. W powiecie opolskim możemy znaleźć wiele wspaniałych miejsc sprzyjających wypoczynkowi i rekreacji. Bujne lasy Stobrawsko-Turawskie i Bory Niemodlińskie stwarzają możliwość aktywnego wypoczynku poprzez uprawianie joggingu, spacerów, poznawanie unikalnej flory i fauny. Miejsca do grzybobrania, ścieżki rowerowe, trasy turystyczne i dydaktyczno-przyrodnicze z ciekawymi punktami postojowymi to tylko niektóre z możliwości spędzenia wolnego czasu. Doskonałe warunki do wędkowania zapewnia duża ilość akwenów. To także atrakcyjne miejsca do plażowania. Stadniny koni w Antoniowie, Dylakach i Grodźcu umożliwiają turystykę konną. Rzeka Mała Panew, która płynie prawie w całości w swym naturalnym korycie i tworzy liczne zakole i starorzecza, daje możliwość organizacji spływów kajakowych. Bardzo malownicza trasa w całym biegu rzeki to niewątpliwie atrakcja zarówno dla kajakarzy początkujących, jak i zaawansowanych. Ponad 100 meandrów, piaszczyste łachy po obu brzegach, starorzecza oraz przepiękne krajobrazy to prawdziwy raj dla miłośników kajaków. Doświadczeni kajakarze twierdzą, że Mała Panew posiada pewne cechy rzeki górskiej, co jest prawdziwym ewenementem na terenach takich jak Równina Opolska. Na rzece wybudowano stanice kajakowe. Dzięki nim ściągają tu miłośnicy kajakarstwa nie tylko z Opolszczyzny, ale także z ościennych województw. Na brzegach rzeki znajdują się znaki informujące, na którym kilometrze znajduje się kajakarz i na co w danym miejscu warto zwrócić uwagę. Wymarzonym sposobem na zapoznanie się z walorami Małej Panwi jest spływ kajakiem jedną z czterech tras. Szlak kajakowej Małej Panwi został wpisany do najlepiej zagospodarowanych szlaków w Polsce. Jeziora Turawskie, których specjalnie chyba reklamować nie trzeba, to znakomita możliwość uprawiania sportów wodnych. Zbiornik Turawski zajmuje powierzchnię około 20 km kwadratowych, a jego głębokość sięga miejscami 13 metrów. Dwa mniejsze jeziora, zwane Średnim i Małym, położone są wśród okalających główny zbiornik lasów. Duża powierzchnia lustra wody jeziora Turawskiego stwarza znakomite warunki do uprawiania sportów żeglarskich. Rozległe piaszczyste plaże, malownicze, zaciszne zakątki okolone bogatym w runo leśne sosnowym lasem stanowią doskonałe tereny rekreacyjne dla mieszkańców Opolszczyzny i Górnego Śląska. Na obrzeżach jeziora powstały liczne ośrodki wypoczynkowe, sezonowe i całoroczne, oferujące bogatą gamę usług dla turystów indywidualnych i grupowych. Jest dobrze rozwinięta sieć punktów żywieniowych, wypożyczalnie sprzętu turystycznego i sportowego, stanice wodne, parkingi.
Ewenementem na skalę światową jest stanowisko paleontologiczne w Krasiejowie, gdzie odkryto kości dinozaurów sprzed 225 milionów lat. Odkrycie to skupia naukowców i media z całego świata, przyciągając wielu zwiedzających. Efektem jest powstanie Jura Parku, składającego się z kompleksu turystyczno-naukowego i Muzeum Paleontologicznego. Jura Park Krasiejów oferuje liczne atrakcje, którymi są m.in. multimedialny tunel czasu, prehistoryczne oceanarium oraz kąpielisko strzeżone z plażą. Już w XIV i XV wieku nad Małą Panwią powstawały prymitywne huty żelaza w postaci kuźnic słynące na cały Śląsk. To Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Panwi. Muzeum mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego żelaznego mostu wiszącego na rzece Małej Panwi, najważniejszego zabytku Ozimka z roku 1827. Ekspozycja stała przedstawia dzieje hutnictwa w Dolinie Małej Panwi od średniowiecza do czasów nowożytnych. Zgromadzono na niej eksponaty obrazujące dorobek licznych na tym terenie w XVIII i XIX wieku zakładów hutniczych, przede wszystkim tradycje pruskiej królewskiej huty Malapany, których kontynuatorem jest działająca do dziś huta Malapany w Ozimku. Nie padło dotychczas ani jedno słowo o nowoczesnym przemyśle, a to dlatego, że cóż może przemysł obchodzić turystów? A jednak warto wiedzieć, że największa aktualnie inwestycja energetyczna w Polsce realizowana jest właśnie tu, w powiecie opolskim. To rozbudowa elektrowni Opole. Inwestycja jest warta prawie 12 miliardów złotych. Nowe bloki energetyczne będą produkowały 13 terawatogodzin energii elektrycznej rocznie, co pozwoli na zabezpieczenie potrzeb 4 milionów gospodarstw domowych. W marcu 2019 roku elektrownia będzie miała 6 bloków energetycznych. Ten nowoczesny przemysł też potrafi być piękny, jeśli mu się dobrze przyjrzeć. Bogactwo przyrody powiatu opolskiego stwarza możliwość poznania wielu rzadkich okazów zwierząt i roślin. Warto więc wybrać się do lasu czy nad wodę z lornetką, by śledzić wszystko to, co na pierwszy rzut oka może się wydawać niewidoczne. Ale znajdą to Państwo na pewno, odwiedzając powiat opolski.